Witajcie kochani, dzisiaj przygotujemy deser, a będzie to kogiel mogiel. Do przygotowania deseru będziemy potrzebować 8 żółtek. Jajeczka najpierw sobie umyjcie i sparzcie wrzątkiem. 125 g serka mascarpone, 1 łyżkę miodu. Ja dodaję miód, ponieważ z nami ten deser oczywiście jedzą dzieci, ale możecie też dodać na przykład erytrol. 30 g startej gorzkiej czekolady, minimum 80% kakao i 125 g świeżych borówek. Do wysokiego naczynia wkładamy żółtka i miód. Wszystko miksujemy na jasną, gęstą masę. Jak już żółtka mam ubite, dodaję mascarpone. I jeszcze chwilę miksuję. Kugla przelewam do miseczek. Dodaję borówki. Się tak super zatapiają w tym kogo. Duże borówki. Lubimy boróweczkę. Cała rodzinka uwielbia borówki. I posypujemy startą czekoladą. Czekolady, słuchajcie, najpierw daję do zamrażarki. Później ją wyjmuję i trę na tarce. Wsypuję do pojemniczka i przechowuję ją w lodówce. Kogiel mogiel gotowy. Robi się go bardzo szybko. Myślę, że wszystkim będzie smakował. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia niebawem.